Witam was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak i zapraszam was na kolejny quest z serii questy eventowe Hakuna Matata. Jak widzicie, gadamy z Tadeo. Ten quest się nazywa Trudne Sprawy Sercowo-Majtkowe. Oczywiście z nim się witamy, tak, halo Tadeo. Tadeo nam opowiada, że się zabujał, że nie może spać, tylko musi niektóre rzeczy robić. Dobra. Także mamy znaleźć piękność. Owa piękność to jest Jane. Tyle, że Jane jest na końcu mapy, dlatego będziemy musieli chwilkę pochodzić. No ale trudno. To jest wymiar miłości, to się opłaca. Dobra. Także lecimy. Od razu mówię, że jak to w każdym queście z... Gdzie idę? Jak to w każdym queście... No ja dobrze poszedłem? Jak to w każdym queście z Margonem, zawsze są jakieś zajebiste przerwy, typu 15, 20, godzina, 2 godziny, bo w tym queście są 2-godzinne przerwy. Tak, mówię prawdę. No to lecimy do Jane, potem będziemy musieli wrócić jeszcze raz do Tadeo i pogadamy z nim. To jest taka, Tadeo to jest taka wersja Tarzana i Jenny, brakuje tylko Cheaty. Chociaż tam jak coś mi się wydaje, że coś by znalazł. Jest jakaś Cheata? Conchita. O, jest i Conchita. Dobra. Także teraz przechodzimy na plażę, oczywiście. Najlepsze jest to, że tyle gram w to i dalej nie wiem jak wyjść z tej mapki, tylko teraz wychodzę za pomocą Tera. Wczoraj biłem Tytana, ale nie wiem czy wstawię ten filmik, bo niestety nie udało się nam go zabić. Jeszcze coś mi się gra zbugowała, przez to, że połowę walki miałem poza ekranem. Dobra, idziemy do Jane. Mówimy o tym, że jest taki gościu. Że jest przy stojniach, ma kaloryfer, karkonosze, ja na czole napisane nie lubię poezji. No i teraz mamy od nowa zapierdzielać do naszej Jane. Naszego Tadeo. Także no co, no idziemy od nowa, nic na to nie poradzę, trzeba od nowa iść. Nie ma, że boli. Jest to szósty quest. Ogólnie questów jest 8, tak do tej pory. Już ruszyła loteria, także... dzisiaj zrobię losowanie sobie loterii. Mam przeznaczenie jakieś 60... smoczych quest, także wydaje mi się, że to jest wystarczające. Nie ma co za bardzo wkładać w tą grę. Może coś... A nóż co widelę, coś złapie fajnego. No ale o tym mowa będzie w innym filmiku. Tutaj zajmujemy się w tym właśnie momencie opisem questu sprawy sercowo-majtkowe Jane i Tadeo. Dobra, lecimy. Wczoraj był chyba ten najgorszy quest z tymi larwami. No ale co zrobisz? Małpeo, Yeti, Burs, Chiquita, Dolores, Nikita, Conchita, Orang, Utang. Dobra. Lachoczong. Dobra. I o tym powiadamy, że mogą się spotkać, rzecz jasna. No i teraz co? Mamy wrócić do Jane od nowa, czyli takie coś przynieść, wynieść, pozamiataj. Wolą jako zagadkę, czy jakiś labirynt, czy jakieś tam, nie wiem, te rurki poskładać do kupy i sobie kulka by przeleciała i byłoby po sprawie. Dwa razy idę w to samo miejsce. Ja pierniczę. Tu idziemy. Dobra, dobrze jest już. Jest coraz lepiej. Teraz prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze nowy raz wrócić do Tadeo i wtedy będzie mała, krótka przerwa na, załóżmy na Snickersa. Tak, przejdźmy oczywiście na plażę do Jane. Także idziemy tam. Coś mi jeszcze spanie bierze. No ale...
Mówi się trudno, nie śpimy na razie, muszę ten quest zrobić. Chociaż już mam, powiem wam, pewnego rodzaju quest of strength. Kurczę paka. Ma składaka, lecimy dalej. Od nowa do Tadeo. Dobra, przechodzimy do wioski. I od nowa lecimy. Nie, nie, nie. Ja z nikim nie walczę, lecę sobie tam, gdzie mam iść, czyli do Tarzana Tadeo. No co mnie tak spanie łamie? Mój strój. Musimy przejść do Tarzana, nie wiem. Jakiegoś warkocza mu pleciemy na plecach. Co tam jeszcze możemy mu zrobić? Dolce Gabbana, jakąś koszulę, Lacoste perfum, buty hakery niech ma. Dobra. Dobrze. Widziałem w plaży fajną gorylicę. Dobra. Co mam da zrobić? Mamy klaskę. Aha, dobra, musiałem pomóc, czyli w tym momencie. Nauki dobrych manier. Czyli w tym momencie powinniśmy się teleportować do Nidhal, do antykwariusza. Nie do mety, tylko do Nidhal, przepraszam bardzo. Ten domek to jest chyba tutaj mniej więcej, ten domek jest. Gdzie jest Electus, się pytam. Ten wytworny pan pomoże nam nauczyć... Mamy kupić książkę Xavier coś tam, a my nie mamy. Prawdopodobnie musimy tam czekać około 10 minut, także widzimy się za chwilkę. Dobra, minęło około 10 minut, także z panem Tadeuszem rozmawiamy dalej. Na początek potrzebna nam jest książeczka, także teraz lecimy do Nidhal, niestety już bez teleportu, bo je wykorzystałem przez chwilkę niepotrzebnie. No ale każdy się może naciąć, myślałem, że już coś będzie, a tu widać, trzeba było czekać. Takie były troszkę niestosowne sygnały. Wydawało mi się, że postąpiłem dobrze, ale jednak było niedobrze. No ale trudno się mówi. No to lecimy, powoli lecimy. I tak tu się praktycznie cały czas chodzi, także ta jedna droga więcej nic nam nie zrobi. To polecimy do Tera, powiem, że zajebiście wygląda, jak zwykle nas zajebie i będziemy w bazie Verbin. I polecimy następnie do Electusa. Ja idę. Dobra, tu zadnie nasz koleżka, która nas puści. Jest i taki bat. Przechodzimy na plażę. Kolejne małpy.
A chwileczkę, to jeszcze jakaś muzyczka gra, bo ja tak nie lubię po cichu. Gdzie jest nasz ter? Chyba jako jedyny mam taki unikalny teleport. Czekamy około 10 sekund, to jest praktycznie nic. I szybki teleporcik do Verbin, idziemy do Electusa jeszcze raz. Tylko teraz to załatwimy lepiej. Tak, oczywiście Nidhal. Jest i Nidhal. Jest i kamienica Electusa. Ma na poziom pierwszy, rzecz jasna. I tutaj? To będzie tutaj, tak. Jest Savoy Virvain. Dziękuję, to bierzemy. Także to musimy czekać, widzimy się za jakąś chwileczkę. Po czekaniu około 10 minut od nowa rozmawiamy o książkę, o której szukaliśmy, czyli ta Dobre Maniery. I teraz mamy zadanie. Znaleźć szczury, uratować jego zbiory, zdobyć trutkę, być może to ma... Aha, czyli teraz musimy lecieć do Zbanusz, do Karczmarza i tam zaraz sobie załatwimy tą trutkę. Wziąłem sobie bólogłowego ze sobą. Będzie za mną chodził teraz. Dobra, jest Tornek. Szkoda, że nie mam teleportu od nowa do Tadeo. No ale dobra, nic się nie dzieje. Nie jest najgorzej. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu już. Jest i mój nasz czakrzyk. Tak, gadamy, płacimy 30 tysięcy złota z panią młynarzową Trenią. Mamy daną mąkę. Mi się przynajmniej wydaje. Trutka raczej, tfu. Której tu na razie nie widzę, nie wiem czego. A jest, jest i trutka. Także idziemy do Electusa, dzięki temu dostaniemy w zamian naszą książkę. Tak, jest i Nidhal. Napięte tylko, rzecz jasna. Tak, mamy jej książeczkę. Teraz musimy dać Tadeuszowi. Tadziowi. Oczywiście kolejny teleport. Jesteśmy i w
Faraway? O tak, Faraway, dobra. No i co, idziemy do Tadeusza. Mamy jeszcze muszelki. Z tamtego roku mam jakieś kupony na telepal, wiem, że w tym roku tak samo są. Także jakiś teleport sobie kupię, na pewno mi się przyda. Przechodzimy rzecz jasna do wioski. I nie tutaj, tylko w boki do góry. Drabinką do góry, w lewo i będziemy na miejscu. No to dobrze. Teraz pytanie takie, czy Tadeusz umie czytać, czy ta książka ma obrazki, bo jeśli ma obrazki, to sobie pogląda, jeśli nie, nie ma, to będzie problem. Nie wygląda za bardzo kumatego. Dobra, teraz Tadeusz wajchę przełóż, dostał książkę i teraz czekamy około 25 minut, bo to ma, musi mieć dużo czasu czytać. Dobra, także widzimy się za chwilkę. I co, widzimy się od nowa z powrotem, jednak to nie było 25 minut, tylko to było 2 godziny przerwy. I teraz czekamy. Teraz sobie od nowa idziemy do Tadeo. Po przeczytanej nurtującej książki dla niego, to była jego pierwsza książka w życiu, mamy pytania. Tu jest ręce mnie trzęsie, nóż, której widelec, no to oczywiście, że nóż w prawej, a widelec w lewej. Jak powinienem ułożyć sztuce po skończonym posiłku? No to dobrze, robimy krzyżyk, później lecimy dalej. Jak powinienem ubrać się na spotkanie? We fraka, Tadeo. Dobra, elegancko. I dobra, rozumiem, co dalej mamy. Co powinienem robić, kiedy coś utknie mi między zębami? No, wygrzeb resztki jest najpierw chyba oczywiste, że trzeba wygrzebać. No, jak będziesz z takimi resztkami w buzi siedział? Dobra, bierzemy wykałaczkę, udajemy się do toalety. Tylko, że Tarzan nie ma toalety. Bierze wykałaczkę i idzie za drzewo, taka powinna być odpowiedź. Dobra. I teraz kolejne 25 minut musimy czekać, dlatego sobie poczekamy, także widzimy się za chwileczkę. I co? Poczekamy kolejnych 20 minut. Mamy zaszczyt czekać na odpowiedzi od Tadeo. Tak, dzięki temu odpowiedzieliśmy zajebiście dobrze. Dostaliśmy chichę, pewnie taka roślinka. Nawet nie, napój. Który nam doszło leczy. Fajnie, bo w procentach, czyli... Nie, nie w procentach. Czyli normalna... Normalna miksturka. I co teraz? Teraz... Musimy odwiedzić blondyneczkę, która znajduje się w Karkahan, wrota za pomocą teleportu. Oczywiście, mamy teleport. Także szybko do Karkahan, lecimy do blondynki. O, nie do Tornek. Lecimy do Kamilki z Karkahan. Na... No, na randkę lecimy. Gdzie by ją zabrać? Gdzie by ją zabrać? Gdzie jest pani Kamilka? Gdzie ta pani Kamilka jest? Kamilka! Dobra, pytamy się o to, czy da nam grzebień. Oczywiście pani Kamilka, jak to pani ma ochotę w tym momencie, zachciał się kapes na poziomeczki. Także ja nie będę wam szukał tych respów, czy nie będę szukał w tym momencie poziomki, żeby nie tracić czasu na filmiku. Podam wszystkie respy pod filmikiem. Dobra. Wpisujemy poziomki. Pewnie ceny będą kosmiczne, jak to przy evencie. 100k, 80, 70, jak zwykle 50, ale leci kasa. 50, proszę bardzo, jest. I 50k. Dobra. Proszę, poziomki. Otrzymaliśmy grzebień. I teraz musimy wrócić do ukochanego Tarzana. Zaraz uczeszemy tego chama. Dobra, czyli Verbin. Jak mu właśnie pasuje jeszcze jakiś żel? Pasuje go jakoś tam, ułożyłem mu jakiegoś irokeza, bądź nie wiem. Na ledyna go zrobimy. Kupiłem mu czapę. Będzie dobrze. Zobaczycie.
mam taki stary dywan, to będzie udało, że leci, wyrwie ją na dywan. To jest dobra opcja. Dobra, idziemy do naszego boskiego gigolo. Akurat Don Juan to był... Co to był? Chciałem powiedzieć, że to był załamywacz serc. Dobra, to miał... To był podrywacz, także mamy trochę wiedzy. Zaraz mu ją przełożymy, nałożę ją patu, jeśli mu nie będzie... Nie na plażę, nie na plażę. Wchodzimy na... do wioski. Już sobie włączę muzyczkę, bo mi strasznie wchodzi w ucho. Dobra, przecież na sumie ten też można iść. Chociaż nie, nie można iść, żartowałem. Taki mały żarcik. Lecimy do naszego Tarzana, ruchacza z dżungli. Teraz małpa, teraz ma ochotę na Jenny. O, Jenny. No ale no nic, trzeba życie miał smaczek. Raz dziewczyna, raz chłopaczek. Tym razem ma ochotę na chłopaczkę, także teraz idziemy pomóż troszkę. No się nie płaci. No ale co zrobić? Co zrobić? Dobra, czekaliśmy 25 minut i po tej zajebiście krótkiej przerwie, jak to minęło szybko, po rozmowie, niestety nie nagrałem, z Tarzanem, zajebiście się cieszy ze swoich włosów, ma takie puszyste, ale mówię, że trochę łysieje, także spoko. Co więcej, chcę jakiegoś dać robaka. Jambo myśli, że robaki są zajebiste, tylko jakiego by robaka mu dać? No nic, na razie pomyślmy dalej. Ja mu oczywiście doradziłem, że lepsze są kwiatki. No i w tym sposobem mamy przynieść mu róże i niezapominajkę. Ale róże, jeśli chcecie róże dostać, to musicie iść do ministranta w Tornek. On dostaje za darmo, płacicie potem jakieś 1000 zł, jeśli ktoś jest kurwa bogaty, tak jak ja. Traktowałem. To kupię sobie z aukcji. Bądź ja podam też również respy pod filmikiem w opisie. Tam również macie wejście na bloga, możecie go sprawdzić, co tam się dzieje. I co? My teraz w tym momencie wchodzimy na aukcję. Ja wejdę na aukcję poprzez aukcjonera. W ten sposób. Wpisuję tutaj róża, tylko róża chyba jest neutralna. Zaraz zobaczę, jakie będą ceny konkretne. 305, 230, 230, 110. Proszę bardzo, zbieram róże. Myślę, że to 100 tysięcy mnie nie zbawi. Konsumpcyjna niezapominajka też chyba jest neutralna. Niezapominajka. Filtruj. Ła! 20 milionów. Brać czy nie brać? Chyba kupię. Nie żartowałem. 400k. Dobra, niech sobie moje levele zarobią coś. I co? Mamy teraz i to, i to. Teraz lecimy do pana Kuśla Quinto. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Aha, czyli naczynia potrzebuje. Czyli w tym właśnie oto momencie musimy iść po słoik. A jak wiadomo, mistrzem słoików jest profesor Eugeniusz. On kisi ogórki, jak zje, to mu zostawia słoiki. Także lecimy do niego. Oj kurczę, znowu źle poszedłem, nie wiem czego tak mam. Oj kurczę, znowu kawałek drogi. No ale nic, idziemy. Czy ja znowu nie idę źle? Oczywiście, że idę źle. Przechodzimy koło tego czarnucha. Niech nas puści na plażę, rzecz jasna. Nie wiem, po co on tak stoi. W sumie... Dobra, zostawcie mnie, małpki. Szybko do Eugena i zaraz da nam słoik. W słoik musimy wpakować jakiegoś robala, także go złapiemy. Rzecz jasna.
i praktycznie koniec questu. Oczywiście zakończenia questu wam nie podam, bo trzeba czekać kolejne zajebiście krótkie 2 godziny, dlatego zaraz wam w sumie powiem, o co chodzi. Dobra, trzymaliśmy słoik. Teraz musimy iść na samą górę, tak jak wcześniej, i będziemy łapać robale do słoiczka. Następnie go zamkniemy i wręczymy Tarzanowi. Tarzan, oczywiście, no to jest taki oryginalny pomysł, nie trzeba być oryginalny, nie można tak popadać w rutynę. Czasem dobrze jest dać dziewczynie robala. Dobra, do wioski lecimy. Czy do wioski? Lecimy na akordy 29.3. Musimy do góry iść, także tak idziemy. Jeden słoik, aha, tu jest. Jest słoiczek. Czy ja dobrze idę? Aż oczywiście, że dobrze idę. Na tych robalach musimy próbować do skutku. Ten oto sposób, że się nie poddajemy. Tylko sobie uczyłem o tyle, chyba to jest to w takim razie. Nie, przesadziłem. 29.3. To gdzieś musi być tutaj. Z tym, że ja tu nic nie widzę. To zdobycie się go było. Aha, ta sam za nie słoika. Właśnie. Dlatego ja tu przeskakuję tematy niepotrzebnie. Wszystko przez te 7 małp, 8 małp. W sumie to też jest małp. To 9 małp. Z moich wyliczeń wychodzi, że to gdzieś tutaj jest. O, jest larwa. Aha, on fajnie. Próbuję ją złapać. Wyzwanie w palec. To szmat. Dobra. Zrobimy tak, że zrobię teraz cięcie i będę próbował do bólu. Tak, żebyśmy nie czekali. Także widzimy się po tym, aż złapię moją piękną larwę. I dobra, udało się nam lotnąć larwę do słoika. Także teraz lecimy do naszego Tadeo Tarzana. Oddajemy. No właśnie, lotnąłem sobie, powiem ci, swoich robaków dla questa, a przy okazji Benvolio będzie na filmiku. Dzień dobry, YouTube, ciemna strona internetu. Dobra, także co, tutaj wszystko mamy gotowe. Tadeo dostał kopa na szczęście ode mnie, Benvolio również, żeby mu poszło z Jane. Musielibyśmy czekać około 2 godzin, także tego końcówki nie będę wam pokazywał. Tak wygląda quest. I co, to było na tyle, dzięki, do usłyszenia.